Wróciłem z Lublina, bo jeździłem po nie, znaczy do Lublina właśnie jeździłem po papuszki. Tak cichutko mówię, bo nie chciałbym je spłoszyć. Jak widzicie, są aleksandrety chińskie, to jest para dorosła. Prawdopodobnie 8-letnia, mówię prawdopodobnie, bo tu się nie da spojrzeć na obrączki, dlatego że one są, jedna jest obrączka z Holandii, druga jest z Czech. Jak hodowcy wiedzą, u nich się nie zaznacza obrączkami lat. O właśnie, chciałem to pokazać, jak wychodzą. O, tu samiczka. To jest spokojne. O, biedactwo. No, długo siedziały w klaterce, bo od wczoraj dosłownie, bo gość wiózł mi je z Wrocławia. Wczoraj wyjeżdżał rano, jak do mnie dzwonił i późno był u siebie. Ja nie mogłem wczoraj wieczorem odebrać ich, więc pojechałem dzisiaj rano. No i tu jest to widać do pod światło, więc może wyjdę. Więc na pewno są zmęczone. Wyszedłem już z wolierki, ale tu tak jest, że mokro z dwóch stron i pada światło, więc nie bardzo je widać. Jak wyglądają. O, dla mnie są ładne. A jak gada. Troszkę inaczej niż te moje wcześniejsze. Przygotuję miseczkę ziarna dla papużek. Takie tradycyjne, co ja zawsze daję dużym papugom. Tu pestek dyni troszeczkę więcej kukurydzy wrzuciłem dzisiaj, żeby troszeczkę z kukurydzy energii złapały. Do tego wrzucę im orzechy, tak rozłupałem. Cztery orzechy włoskie. Nie wybieram ze skorupek ich. Niech sobie tam mają potężne zioby, ich sobie to sami powybierają. Tyle, że im porozłupywałem, jak widzicie, nawet i na drobniejsze sobie wybiorą. Trochę marchwi i trochę jabłka. Nie wiem, co będę miał, nie wiem, co są nauczone jeść. A, jeszcze sobie przypomniałem, że mam zieleninę dla nich. Momencik, to mam odłożone. No to trzymam dla moich kanarków. Wezmę parę listków, o, to takie ładne. Żeby miały zieleninę. Nie wiem, tak jak mówię, nie wiem, co jedzą, co są uczone jeść. I to zaniosę teraz i zobaczymy. Wolierkę już wam pokazywałem wcześniej. Ona już tutaj stoi jakiś czas, jakieś miałem papuszki w niej. Potem już przyniosłem na dwór, więc taka jest, tak szczerze powiem, awaryjna. No, miałem, tak jak powiem, latem trzymaliśmy tutaj pawie te młode, właśnie jak było chłodniejsze takie dni. Także się przydaje. O, w budynku nie wieje, jest ciepło. Dam tą miseczkę, ale leży tu nad głową lata. Jak to samiczka. Mam pod światło, nie bardzo będzie właśnie widać ich kolory. Ale myślę, że każdy wie, jak wyglądają aleksandrety chińskie. Ale tylko, że chciałem się pochwalić swoimi. Jak wcześniej mówiłem, parka na pewno lęgowa. Jej pani sprzedawała, dlatego że została sama z papuszkami. A ją to nie bardzo już bawiło. Mąż zostawił je po prostu. Nie wiem, czy zmarł, nie mam pojęcia, jaka tam sytuacja była. W każdym bądź razie no, musiała sprzedać, bo miała wiele, wiele różnych papuszek. Z tego co słyszałem, część nawet jej uciekła. Już to takie było niedopilnowane. No i się skusiłem właśnie na parkę, no tak jak mówiłem, parka lęgowa. Miała już młode, 8-letnia. Więc no, liczę na to, że jak tutaj będę mówił, że może też do tych lęgów na wiosnę dojdzie. Życzyłbym sobie tego bardzo. No cóż, zostawiam je teraz. Jedzenie zostawiłem. Woda również jest. Wapienko uczepione. Jeszcze muszę tylko zabrać klatkę, bo na razie niech im stoi.
ta transportówka, tam jest też sporo, widziałem, jedzenia nawrzucane, więc może sobie tam zechnąć to sięgnąć. No i zostawiam je.